ten czas dziś odzwina głos i życzy nam wesołych świąt. Niech złość do miłu się chwili, gdy pod choinką anioł śpi. Wiekowa tradycja świątecznych jarmarków trafiła do Polski zaledwie kilka lat temu, ale trafiła na podatny grunt, również w dopiewie. U nas ta tradycja trwa już kilka lat. Jest to organizowane przez naszą gminną bibliotekę i Centrum Kultury. Widać po frekwencji, że się przyjęła. Jest coraz więcej wystawców. Mamy piękną choinkę, którą rokrocznie rozświetlamy o godzinie zero. No i dzisiaj wiemy, że samych prezentów dla dzieciaków zostało rozdane ponad 600. Także jeżeli chodzi o frekwencję, to jesteśmy bardzo zadowoleni. Widzimy, że mieszkańcy potrzebują również takiego dopiewskiego jarmarku. Oprócz tego, że jest bardzo wielu wystawców, dużo więcej niż w roku ubiegłym, to największą atrakcją, i to atrakcją myślę, że przede wszystkim dla dzieciaków, jest to, że mamy żywe renitentery, oczywiście wraz z Mikołajem. Kolejną atrakcją, również adresowaną przede wszystkim dla dzieci, to kolejka. Na placu rozstawiono kilkanaście kramów ze świątecznym asortymentem. Były smakołyki, drobiazgi na prezenty i oczywiście ozdoby. Te własnoręcznie wykonały panie z koła seniorek w Konarzewie. Wykonujemy wszystkie rzeczy, które można przez starsze osoby wykonać, a więc są to choinki ze wstążek, które można i przykleić, i też przyklejamy je na gorąco klejem i również szpileczkami przypinamy, czyli to jest rzecz, która jest prosta i łatwa do wykonania. Są tam też rzeczy zrobione z wikliny papierowej i również z płatków kosmetycznych. To jest nowość w tym roku. Ale to nie stragany przyciągały największe tłumy, tylko wioska Świętego Mikołaja. Tutaj można było napisać list z życzeniami, spotkać się z Mikołajem, zrobić zdjęcie, szepnąć słówko na temat prezentów i co najważniejsze, zobaczyć żywe renifery. Renifery przyjechały z wioski Lapońskiej koło Gorzowa, niedaleko stąd w sumie. Żyje tam na co dzień aż 15 sztuk takich stworzeń w naszym gospodarstwie. Radzą sobie w naszych warunkach doskonale, szczególnie cenią sobie tą porę roku, kiedy dzisiaj zobaczyły chyba pierwszy w tym roku śnieg. Były naprawdę zadowolone, jest chłodno, to jest to, co lubią najbardziej. Po to, żeby dzieciaki się nie nudziły, zadbał uliczny teatr Scena Kalejdoskop, który przedstawił spektakl w krainie bajek i baśni. W baśniowej scenerii pojawili się Ebenezer Scrooge, dziewczynka z zapałkami i Grinch. To wprowadziło nastrój przed najważniejszym momentem wieczoru, uroczystym zapaleniem lampek na dopiewskiej choince. 5, 4, 3, 2, 1, start! Gdy choinka się rozświetliła, można było uznać, że świętowania czas zacząć. Bardzo się podoba, szczególnie dzieciom i no wszystkim. Klimat jest niesamowity. Rzadko się kiedy spotykamy tak w takim gronie jak w tej chwili i wszyscy są radośni, czekają na coś wielkiego, no i się stało. Jest wspaniale, rodzinnie, świątecznie. Radość wspólnego spędzania czasu przede wszystkim. Ja tam właśnie jestem pierwszy raz z wnukiem tutaj, ale jest pięknie, naprawdę. Atmosfera przednia, córka śpiewała z panią Podulką. W blasku choinki goście mogli wysłuchać ostatniej atrakcji wieczoru, świątecznego koncertu orkiestry dętej gminy Dopiewo.